Był Chuck Berry, Elvis Presley, ale poza klasycznymi utworami z lat 50. i 60. na scenie wybrzmiały również nieco współcześniejsze rockowe, w tym grunge'owe brzmienia. Muzyka, która dziś została niemal w pełni wyparta przez produkcję wielkich wytwórni muzycznych opartych w dużej mierze na muzyce pop bądź elektro, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Poroninie miała stanowić nie tylko muzyczny wehikuł czasu. Twórcy spektaklu, w tym studenci z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji oraz Polski, już wcześniej zwracali uwagę na problem smogu na Podhalu i w Małopolsce, przekazując uczniom swoje wskazówki dotyczące tego, czym można palić w piecu, a co powinno się segregować. Projekt wspomógł nowojorski artysta Landy Cosmic, grający na gitarze elektrycznej zasilanej bateriami solarnymi.